I znowu jest ta sama plansza koloru bieli. Zoom and live and streaming and done. No ale Rozumiem, co, nie. że... No jest, jesteśmy już, tylko ja nie wiem, gdzie udostępniłaś. A, No, jesteśmy. na Jesteśmy. prowokarę. Dzień dobry Państwu bardzo. Dzień dobry. Bardzo dzień dobry Tak, jesteśmy i nas widać. Nie, to naprawdę po 5 minutach ponad prób nawiązania łączności z wszechświatem. Dobry wieczór Państwu. Moja droga, dzisiaj o czym rozmawiamy? Mówiłaś, że rozmawiamy o czym? O superwizji O w superwizji. prowokatywności? Tak, słyszałam. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Wiola, dzień dobry Bożena. Znaczy nie, dobry wieczór. Bożena nam mówi dobry wieczór. I moja droga, ale to ty jesteś ten superwizor nawet takiej organizacji, w której obie jesteśmy, czyli Izby Coachingu. No. Więc może ty zada jakieś pierwsze pytanie, albo Ja to. zadam Ci, Asiu, pierwsze pytanie. Jak wygląda superwizji w prowokatywności właśnie? Ja myślę, że niewiele się różni od tej superwizji po prostu w terapiach czy w coachingu. Albo inaczej, jej cele są te same. Przepraszam, że potrzebuję się poprawić. Cele są te same, czyli jakby wesprzeć, czy to terapeutę, czy coacha w rozwoju kompetencji w obszarze wsparcia drugiego człowieka bądź ludzi. Natomiast jakby nie chcę użyć słowa fiksacja, ale taki fokus jest nałożony nie tylko na sam proces wspierania, ale też jakość bądź też to, w jaki sposób i na ile efektywnie, na ile właściwie, na ile zgodnie z duchem prowokatywności człowiek posługuje się prowokatywnością, na ile nie zaczyna być bardziej prowokacyjny. Superwizja też służy, podobnie jak i po prostu w superwizji, temu, żeby nie zostały zgubione takie, może nie granice, ale wiesz co, ale jakby żeby była uszanowana przestrzeń tak samego klienta, jak i procesu i tego, co dzieje się pomiędzy nami. Jest też kwestią tego, żeby osoba posługująca się czy ucząca się prowokatywności czuła się, nie chcę użyć słowa bezpieczniej, ale żeby miała jakby więcej w sobie osadzenia co do tego, kiedy rzeczywiście posługuje się prowokatywnością, a kiedy już zaczyna mącić wodę w stawie. Natomiast nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie wierzę w coś takiego, że można powiedzieć, że gdzieś proces superwizji się kończy, albo że ta superwizja jest bardziej potrzebna ludziom, którzy się dopiero uczą, a później już nie i tak dalej, ponieważ prowokatywność w dużej mierze jest działaniem raz, że jak każda metoda wsparcia na żywym organizmie, a dwa jest bardzo mocno zmienna, bardzo mocno dynamiczną metodą, bardzo mocno oddziaływającą na emocje tak klienta, jak i samego prowadzącego. Więc jest też takim procesem odnajdywania się w swoich własnych emocjach, w swoich własnych, wiesz, fiksacjach, demonach i tak dalej. Doktor Noni Hofner powtarza, że prowokatywność jest autosuperwizją, czy to dla terapeuty, czy dla coacha, bo wymaga sama praca z klientem prowokatywnie, wymaga ode mnie, jako to osoby, która się nią posługuje, takiego też odczuwania siebie, nie? I takiego nie tylko uważności na klienta, ale i na własne swoje odczucia.
I wszędzie tam, gdzie ja zaczynam mieć obawy, że o, tu chyba nie, nie, tutaj chyba nie zaglądajmy, nie, nie, nie. Ale to moje nie, 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 nie wynika z tego, że ja weryfikuję u klienta, tylko jakby sama stawiam granice, nie? Jakby sam ten obraz jest już weryfikantem dla mnie w kontekście mojej autosuperwizji, czy rzeczywiście jestem w świecie klienta i tam wspieram go w poszerzaniu perspektyw, czy jestem w swoim świecie i poprzez swój świat to ja teraz będę cię uzdrawiać. No? Okay. Nie wiem, czy ci odpowiedziałam na pytanie, ale się tak mądrze rozgadałam. Ja tam lubię ciebie słuchać, jak mądrze się rozgadujesz, więc bardzo słusznie, że o tym mówisz. To, bo powiedziałaś coś takiego, że no Niehofer mówisz, że ta, że sama metoda jest jakby taką autosuperwizją, więc to jest faktycznie tak, że kiedy pracuję superwizyjnie, przychodzą coachowie na bardzo różnym poziomie swojego rozwoju jako człowiek, swojego rozwoju jako coach. Mają różne doświadczenia, mają skończone różne szkoły, studia, podejścia, więc ta różnorodność, która się pokazuje na superwizji, no też jakby, no też mówi o tym, że, no, że ta superwizja jest potrzebna po to właśnie, żeby coach nabierał tej pewności w posługiwaniu się kompetencjami, ale też, żeby odnalazł sobie pokorę, że no, cały czas potrzebuje tej uważności w czasie pracy na to, co się dzieje u klienta, co się dzieje u niego. No bo tak jak powiedziałam, w zależności od tego, na jakim jest poziomie tego swojego rozwoju i posługiwania się kompetencjami coacha, jak wygląda jego praktyka, czyli ile tej praktyki ma, no to tu widzę właśnie takie właśnie niuanse i różnice w tym dostrzeganiu tego, co przed chwilą powiedziałaś, że o tutaj tego nie dotykam, bo czasami coach nie wie, że może dotknąć i nie dotyka z obawy przed tym, że coś popsuje, a czasami wręcz przeciwnie, no jakby no nie wie, że tam jednak może niech zostawi, bo to jednak może nie na coaching, nie? Więc to, ta superwizja pokazuje właśnie to, żeby no, tą uważność mocno, mocno, że tak powiem, trenować i myśleć o tym cały czas na sesji, że to jest no, relacja dwojga ludzi. I tak samo jak coach oddziaływuje na klienta, tak samo klient oddziaływuje na coacha. Nie? To jest jakby jedno, a drugie, zresztą słuchając ciebie, zaczęłam się zastanawiać, z jakimi dylematami najczęściej przychodzą tak terapeuci, jak i coachowie, jeżeli chodzi o superwizję w kontekście prowokatywności. I bardzo często jest to kwestia, wiesz, takiego poczucia lęku, że kogoś skrzywdzę. Lęku, że przekroczę granicę i tego nie zauważę. I najzabawniejsze jest to, że jako ludzie, bez względu na to, w jakim zawodzie, zapominamy o jednej rzeczy. Że im bardziej uruchamiamy w sobie lęk, tym bardziej punkt pierwszy przyciągamy ten lęk, a punkt drugi zaczyna się największa zabawa, jak to kiedyś powiedział jeden z myślicieli. Największa zabawa w tym, że zaczynamy widzieć słabość tam, gdzie w ogóle jej nie ma. Ja. I najgorsze jest to, że słabość nie w nas, tylko w tym człowieku, na którego patrzymy, nie? Gdzie tak. On nawet jeszcze nie odkrył tej słabości, ale my już tak. Tak, i odbieramy mu przez to, no jakby tą sprawczość w tych jego działaniach.
Asiu, kontynuuj, dlatego że jakby prądu mi zabrakło, muszę iść po prąd. Dobrze, ja, a może ktoś zadał jakieś pytanie w tak zwanym międzyczasie? Tak, też tak sądzę, że doktor Nonnenhofner mądrze gada, bo to jest w ogóle mądra kobieta. Już pomijając to, że jest psychoterapeutką z ponad 40 latami pracy zawodowej, to jest człowiekiem, który jest, może nie powinnam tego mówić, ale jest dla mnie wyrzutem sumienia i takim rachunkiem sumienia, może nie wyrzutem, ale rachunkiem sumienia i jak patrzę na jej pracę z ludźmi, na ile ja jestem w ważności, na ile ja jestem w pokorze, w takiej mądrej pokorze co do człowieka jako człowieka i do procesu. I myślę, że superwizja jest takim niesamowitym urządzeniem, nazwijmy to tak, który pozwala nam w naszych zawodach pomocowych, czy to jako coachowie, czy jako terapeuci, nie zgubić się, nie zatracić w naszej nieomylności, mądrości, doświadczeniu. W takim zawodowym ego miliona szkoleń. O, wróciłaś. Tak. Masz jeszcze jakieś mądre pytanie? Ja bardzo proszę, drodzy Państwo, którzy tam siedzicie i patrzycie na ten spektakl dwóch kobiet, zadawajcie jakieś pytania. Mogą być głupie, mogą być mądre, mogą być takie od sasa do lasa, ale no, to będziemy wdzięczni. Są same serduszka i przytulaski dla Ciebie chyba, Asiu. Nie, no to jest bardzo miłe, ale to nie, jak mówi doktor Aleksiejczuk, to nie pozwala nam iść dalej. Bo na obrazkach jeszcze to tylko Picasso dobrze wyszedł. Modigliani umarł z głodu. Van Gogh musiał obciąć ucho, żeby mieć na obiad. No i... Jest pytanie. O! Ja mam pytanie od Aleksandry. No. Prowokarowe warsztaty z Provo to będą w tak zwanym online czy realu? Jeżeli to. To jako trener, jako praktyk prowokatywności i jako superwizor. Moja droga, jeżeli masz za sobą jakąkolwiek wiedzę prowokatywną, to zapraszam Cię na zetknięcie się, że tak powiem, z drugim człowiekiem namacalnie, ponieważ prowokatywność jest takim niesamowitą metodą, która potrzebuje jednak cielesności. Przynajmniej na etapie, kiedy się jej uczysz, kiedy ją poznajesz. Online co jakiś czas robimy autoprowokatywność. I wtedy ludzie sobie ćwiczą, przepraszam, sami na sobie, przepraszam, prowokatywne ćwiczenia, narzędzia. Natomiast jeżeli chcesz autentycznie poznać metodę, to zapraszam na warsztaty, niekoniecznie do mnie, niekoniecznie do nas, może ktoś jeszcze robi. Natomiast tak, pozwól sobie podoświadczać namacalnie albo doświadcz podczas sesji coachingowej, natomiast tak czy inaczej przy całym wirusie, to nawet wirus lubi prowokatywność, bo mieliśmy warsztaty i teraz będziemy mieć przyszły weekend warsztaty i w listopadzie są warsztaty, więc jakoś wirus, no, on tak widzi szyld prowokatywność i stwierdza, okej, to idę gdzie indziej, bo jakoś wszyscy zdrowi, nie? I bo jest jeszcze jedna rzecz. To jest to, co też widać teraz, jak jesteśmy online, nie? Jakby widzisz wycinek,
A w prowokatywności, jak mówił Frank Farelli, czyli twórca metody, nie jest ważne tylko i wyłącznie to, co jest wypowiedziane, ale to, co dzieje się na całej mimice twarzy, to, co się dzieje na całym ciele, to, co się dzieje z rękoma, których na przykład teraz nie widzisz, a które są bardzo dużym komunikatem podczas sesji jakiejkolwiek, natomiast przy prowokatywności jeszcze mocniej. I tak mi się wydaje przynajmniej, w to wierzę, ponieważ też i pracę rąk i ciała przerysowujesz, a to jest też bardzo duży komunikat i na poziomie świadomym i nieświadomym dla klienta, bo obnaża jego strategie, które są najbardziej pamiętane, czyli strategie mięśni ciała, a mięśnie pamiętają najwięcej, więcej nawet niż nasza świadomość. Więc zachęcam. To jest następne pytanie. O, jak miło! Daty warsztatów zaawansowanych podanych na stronie są już wiążące i można wpisać w kalendarz. Tak. I następne pytanie. Ale co to znaczy cielesności chyba? Co to znaczy cielesności? Dotknij swojego ciała. Tu jest cielesność. Niektórzy mówią, że to jest dopiero cielesność, nie? Takie, no, to się seks nazywa, ale to jeszcze za wcześnie, żeby te tematy poruszać. I natomiast cielesność to praca całego ciała, całej mimiki gestów, ruchów, mimiki twarzy. Przypominam, drodzy terapeuci i coachowie, to, nad czym my nie jesteśmy w stanie panować jako ludzie, to są mięśnie, gałki oczne, i mięśnie mimiczne wokół ust. To są dwa punkty, którymi nigdy na szczęście się nie nauczymy sterować. Chyba, że tak. Jest. Natomiast i ruchy, oddech, zmiany koloru na skórze, to, co dzieje się z nogami podczas sesji, kiedy klient mówi, nie mogę ruszyć, a całe nogi już chodzą jak u niektórych pieszków podczas snu. Czyli gdzie masz już komunikat, że jednak na jakimś poziomie jest gotowość do zmian. Jakieś pytanie teraz przeczytałaś, czy co? Bo jak było pytanie, czy te daty są wiążące, odpowiedziałaś tak, i to ktoś odpisał, to była najkrótsza odpowiedź Joanny ever, tak. Bo na szczęście nie spytano mnie, jakie to są daty. Bo wtedy bym powiedziała dłuższą odpowiedź pod tytułem proszę zajrzeć na stronę. Bo nikt, znaczy ja nie pamiętam. No niestety pytania ci skończyły. To szybko, to rzeczywiście z superwizją to... Wiesz, to jest kwestia po co ta superwizja w prowokatywności? Wiesz co, ponieważ to myślę, że każdy praktyk prowokatywny powie, a szczególnie jak się więcej pracuje prowokatywnie, że gdzieś w pewnym momencie potrzebujesz takiego, wiesz, jak się nurkuje, to potrzebujesz co jakiś czas wypłynąć na powierzchnię, nie? I żeby zaczerpnąć powietrza. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, prowokatywność wyzwala czy przymusza do wyjścia ze swoich ram, do wyjścia ze swoich uniformów, a jednocześnie zakładanie różnych, które służą procesowi. No? Gdzie czasami podgrywasz rolę kogoś, kim nie jesteś. Albo czasami wcielasz się w ramach pokazania krzywego zwierciadła, na przykład w Marilyn Monroe, nie? Jakby w jej sposobie ruchu, w gestykulacji i tak dalej. I superwizja pomaga ci na nowo punkt pierwszy wrócić do siebie, bądź też zastanowić się, jak mogłem inaczej popracować z danym klientem. Co jeszcze można było
w tej sesji przerysować, uwypuklić, przejaskrawić, albo gdzie tak naprawdę zgubiłem życzliwość i wszedłem w prowadzeniu sesji w prowokację, która nie jest tym samym co prowokatywność. Myślę, że też służy superwizja, wiesz, takiemu na nowo nazwaniu emocji tak własnych, jak i klienta w procesie. Jest też takim trochę, wiesz, pozwoleniem sobie zobaczyć, które elementy w mojej pracy prowokatywnej są tymi elementami, które mogą mi służyć na przyszłość i które są tymi, które można nazwać już moim stylem, a które elementy warto by było jeszcze jak diament podszlifować. A myślę, że służy jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie, wiesz co, takiemu przyglądnięciu się trochę z dystansem na takie myślowe i emocjonalne flamenko, które się dzieje podczas sesji. No, tak. I też przyjrzeniu się sobie, czy rzeczywiście, bo w prowokatywności jakby jednym z kluczowych elementów jest szacunek dla wolnej woli klienta. I myślę, że superwizja trochę też pozwala, przynajmniej mi na to pozwala, przyjrzeć się, czy rzeczywiście uszanowałam wolną wolę klienta, czy jednak tym moim przerysowaniem, absurdem, tymi, wiesz, i moimi różnymi działaniami prowokatywnymi, bardziej bądź mniej, czy dawałam wolność, czy jednak gdzieś były punkty, gdzie chirurg potrzebował naciąć, zaszyć, przeszyć, wyszyć. Może to trudno w to uwierzyć, ale nawet ja, taka niesamowita Joanna, tu też chodzi na superwizję. Niemożliwe. A czasami najpiękniejszym superwizorem są moi klienci dla mnie samej. Szczególnie jak przychodzi taki, wiecie, przystojny, wyglądający jak Travolta w swoich złotych czasach, mężczyzna i takim pięknym głosem Franka Sinatry zaczyna do mnie mówić. No wtedy naprawdę nie jestem pewna, czy ja idę w prowokatywność, czy już, prawda, że w moich myślach w inne takie, prawda, rzeczy. W inne obszary. Jest. Oczywiście rozwojowe. No, ja myślę, że każda kobieta wie, że w rozwojowe tylko obrazy się idzie wtedy. Tylko. To są te rzeczy, które moim zdaniem daje superwizja. I pamiętam też czasy, kiedy byłam, wiesz, bardziej dwoma nogami w terapii, to dla mnie superwizja, jak się uczyłam prowokatywności, czy później, jak już się nią mocniej posługiwałam, pozwalała mi zauważyć, gdzie rzeczywiście, jakby które z moich interwencji, czy które z moich działań były prowokatywne, a które były jednak w innych nurtach, bo mi się to gdzieś czasami, wiesz, no. Sklepiało. Znaczy, może nie zasklepiało, ale tak przemieszowywało. I pamiętam, jak uczyłam się przepięknej metody Wiktora Frankla, a Frankl mocno używał absurdu i groteski i paradoksu. I wiesz, i to, co zrobiłam, to było bardziej w nurcie Franka Paralego, czy jednak bardziej Wiktor Frankl. Nie wiem, no? I na szczęście miałam cudownego superwizora, który z lotu ptaka widział szerzej i widział bardziej, gdzie, że tak powiem, którego mędrca słuchałam bardziej. No? Mhm.
Bo powiedziałaś, że nawet niesamowita, że Joanna chodzi na superwizję. Ja muszę powiedzieć, że te wszystkie warsztaty, szkolenia, szkoły i wszystko, co przeszłam, to i tak super fajnie, że to było i gdzieś tam jakieś te kompetencje podnosiłam, ale nic mnie tak nie rozwinęło w pracy coachingowej jak superwizja. Tak. Ja też czasami mam wrażenie, że my czasami poszukujemy. Oj, przepraszam, bo tu próbuje ktoś się do mnie dzwonić na Skype'ie, ale to już. Rozproszył mnie dżentelmen. Ja myślę, że czasami szukamy superwizorów bardzo długo, albo tak, bo zauważyłam, że niektórzy terapeuci, coachowie mówią o tym, że szukali swoich superwizorów, że po drodze gdzieś spotkali iluś, aż wreszcie i tak dalej. Ja zawsze się uśmiecham i mówię, dobrze. A ile superwizorów spotkałeś i nawet nie zauważyłeś, że oni byli twoimi superwizorami? Tylko dlatego, że nie widziałeś ich dyplomu bycia superwizorem. Albo tylko dlatego, że jakby świadomie nie usiadłeś i powiedziałeś, no to teraz zróbmy sobie superwizję. No moimi i tutaj myślę, że Ani Noni Hofner, która jest czasami moim największym superwizorem obecnie, ja myślę, że ani ona się nie obrazi, ani się nie obrazi kilku innych moich superwizorów. Największymi moimi superwizorami były dzieciaki niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie w czasie, jak pracowałam razem z nimi, jako terapeuta i jako oligofrenopedagog. To oni mnie uczyli uważności. To oni weryfikowali moje błędy w sposób bardzo bolesny. Jak teraz czasami coachowie mówią mi, ja się boję, wiesz, Joanna, iść na superwizję, bo to tak, wiesz, oni mnie będą tam oceniać i sprawdzać. Ja mówię, to idź na superwizję, ja ci dam namiary do kilku moich, no teraz już trochę starszych chłopaków z różnym stopniem upośledzenia i zobacz, co to znaczy prawdziwa ocena i szybka weryfikacja. Ja myślę, że twoi superwizorzy nawet nie choćby chcieli, to etyka, na przykład etyka, kodeks etyczny Izby Coachingu sprawia, że oni jednak się zachowują milej. No nie wiem. No ale nie, ale więc jest kwestia też tego, kogo nazwiemy naszym superwizorem. Ja to, bo to jest to pytanie, które wyprzedziłaś trochę odpowiedzią właśnie, z jakiego powodu coachowie czy terapeuci tego, u terapeutów to nie mam doświadczenia, ale u coachów wiem, że coachowie boją się chodzić na superwizję. Bardzo, bardzo, bardzo mocno trzeba przekonywać, żeby przyszli na superwizję. Wiesz co, ja myślę, że w każdej metodzie i w każdym zawodzie pomocowym jest tak, że ludzie się boją oceny, nawet jeżeli to nie jest ocena, ale w ich głowie to jest zaszufladkowane jako ocena i sprawdzian ich umiejętności, kompetencji. Poza tym myślę, że też jest na pewnym etapie naszego rozwoju zawodowego, my zaczynamy się bać tego, że to, co robimy i wydaje nam się, że już jest pięknie, a? Że jednak no, niekoniecznie jest pięknie. No tak właśnie. I tak sobie myślę, że to jest taki etap, który chyba przechodzą wszyscy coachowie, takie mam wrażenie, może trochę generalizuję. Nie, ale tak jakoś to tak jak rozmawiam i na superwizjach jak jest, to tak myślę, że to tak gdzieś może chyba większość coachów przychodzi etap, że już wszystko wiem, jestem Bogiem, zmienię ci życie,
wszyscy powinni się rozwijać, wszyscy powinni się zmieniać i w ogóle wszyscy wszystko i ja wszystkim pomogę. To takie oczywiście przerysowuję trochę, ale coś takiego chyba się pojawia, bo mnie się też dawno temu wydawało, że już wiem, a potem poszłam gdzieś, się okazało, że nie wiem. I teraz, bo tutaj jest takie superwizja, kryzys coacha, metoda, wsparcie, sposób. Znaczy, no tak, superwizja może być a przydatna. To ktoś napisał, czy gdzie ty tak, to czytasz? Tak, czytam właśnie, ktoś napisał. Superwizja, kryzys coacha i ja tak sobie powiem od siebie, że no, można przyjść na superwizję w kryzysie i można wtedy zobaczyć, co tam się dzieje u tego coacha, czy to jest na superwizję, czy na terapię, czy na co. Ale ja tak z mojej perspektywy zawsze polecam superwizję nie dlatego, że mam problem, tylko dlatego, że chcę się rozwinąć, dlatego, że po prostu, tak jak ty powiedziałaś, żeby wypłynąć gdzieś z tej głębi i nabrać powietrza, ja to mówię takie oczyszczenie, no potrzebujemy się oczyścić co ileś tam sesji, ja sobie tego nie wyobrażam, żeby po ileś tam sesjach po prostu nie pójść na superwizję tak dla higieny osobistej, a nie dlatego, że oj, miałam problem z klientem i teraz muszę iść na superwizję, no bo jakoś nie mam problemu z klientami, tylko chodzę na superwizję. Bo jak ja to mówię, jakby tam gdzieś, jak się to gdzieś tam robi, to co przed chwilą powiedziałaś, nie? Nie, że problem mamy z klientem, tylko mamy ze sobą problem, nie? Zresztą to jest jedno, a drugie, bo aż przeczytałam, kto zadał pytanie, mówię, wiesz co, Sebastian, to jest, myślę, że tak, ja pamiętam taki moment u siebie, kiedy jako terapeuta poczułam, że zaczynam chcieć mordować ludzi. O, to dobrze. Oni przychodzili i oni nic nie robili, ale płakali, że im źle. Powiem ci, że naprawdę moja wyobraźnia, Frank Farelli mawiał, że każdy z nas ma swoje wewnętrzne telewizory, więc uwierz mi, Sebastian, w tej fali kryzysu mojego zawodowego ja miałam takie telewizory, że hiszpańskie horrory to przy moich wewnętrznych telewizorach z tamtego okresu to jest pikuś. I najzabawniejsze jest to, że dopiero na superwizji zaczęłam mieć odwagę przyznawania się sama przed sobą do tego, że punkt pierwszy przechodzę przez wypalenie i punkt drugi przechodzę przez kryzys. Wcześniej po prostu myślałam, że akurat jestem przemęczona. Ale broń się, Panie Boże, żeby to nazwać kryzysem albo wypaleniem. No? I myślę, że superwizja może bardzo mocno wesprzeć osobę pomocową ze względu na to, jaką rolę jako wspierający pełnimy, czy jako terapeuty, coacha, mediatora, czy jeszcze nie wiem kogo jeszcze. Trenera, menadżera. Tak, jakkolwiek. Jest superwizja menadżerom i trenerom jeszcze. To wiesz, to jest kwestia jakby tego, że na superwizji potrafimy raz, że stanąć, może to górnolotnie zabrzmi, ale stanąć w prawdzie sami przed sobą, a tu jak w każdej filozofii, jak w każdej religii, prawda wyzwala i ona pozwala iść dalej, ona pozwala się rozwijać. No? Dopóki sami przed sobą nie umiemy się przyznać i zobaczyć pewnych rzeczy, no to nie dziwmy się, że są kryzysy, że wchodzimy w napięcia, że frustracje i inne takie. Tak, i tutaj jeszcze też chyba warto wspomnieć, jak nasze osobiste jakieś przygody, które mamy, wpływają na to, jak pracujemy. I często coachowie sobie może nie do końca zdają sprawę z tego, jak ważna jest właśnie superwizja, żeby przyjść na superwizję, żeby w czasie tej superwizji
no tak jak, no bo superwizja pokazuje to, jak coach pracuje z klientem. To, co się dzieje na superwizji, może być odzwierciedleniem tego, co się dzieje na sesji z klientem. I, no i na przykład no pokazuje się to, że coach jest właśnie w kryzysie, jest frustrowany, że tam coś się dzieje u niego w życiu, no i potem te sesje tak właśnie idą, że nie idą i że no, klient nie jest współpracujący. A to, że ja jestem pozamykana, to jest... Ale to, że ja jestem pozamykana i że w ogóle mam, nie wiem, przeżywam, nie wiem, rozwód, straciłam pracę, mam problem z dzieckiem, mam cokolwiek innego, to w ogóle nic kompletnie. Nie, bo to jest życie prywatne. No to jest życie prywatne i wtedy jak przychodzę do klienta na sesję, to tutaj to życie prywatne odcinam, zostawiam za drzwiami i to jestem tylko tym coachem, który pracuje, a to życie prywatne zostawiam za drzwiami, nie? No bo tak to często jest pojmowane i przyjmowane, nie? Więc to też superwizja właśnie pokazuje, co się dzieje u ciebie w życiu, drogi coachu, może nie widzisz, nie chcesz widzieć i to gdzieś tam po prostu wyjdzie i lepiej na superwizji niż jak klient zobaczy. Dla mnie, jeżeli chodzi o superwizję w prowokatywności, jest jeszcze jedna rzecz. Jakby to, co kiedyś już rozmawiałyśmy, w prowokatywności masz 5 jakby poziomów rozwoju, nie? 5 etapów, przez które mózg przechodzi, zanim wytworzy swój własny styl. I superwizja na każdym z nich jakby służy czemuś innemu. Na pierwszym poziomie zbudowania odwagi, zbudowania własnej otwartości, wzmocnienia własnej elastyczności. Na drugim poziomie superwizja jakby wspiera w tym, żeby przepracować swoje lęki, obawy, frustracje, nazwijmy to demony pod tytułem to mogę, tego nie mogę, to o, tu już chyba się skupiłem, o, tu mam czarną dziurę, o, a co jak mi się skończy kreatywność? I tak dalej, i tak dalej. I wiesz, jakby więc na drugim poziomie jest takim budowaniem świadomości siebie w kontekście pracy prowokatywnej. Na trzecim poziomie superwizja jakby wzmacnia taką umiejętność bycia takim mądrym błaznem, a z drugiej strony w byciu uważnym i zauważaniu więcej i szerzej. Na czwartym poziomie, oczywiście teraz upraszczam w dużej mierze, natomiast jakby czuję potrzebę też pokazania, że to nie jest tak, że superwizja za każdym razem będzie służyła temu samemu, ale raz, że będzie no oczywiście kontekstowa i celowa, a z drugiej strony będzie też w zależności od etapu służyła trochę innym celom i trochę inne rzeczy też będzie mimowolnie wzmacniała albo przeprocesowywała. Na czwartym poziomie myślę, że to jest ten poziom, kiedy łączy się, że tak powiem, wszystkie kompetencje prowokatywne i to jest taki moment, gdzie superwizja wspiera integralność, integrację, nie? I eklektyczność w całości. Też jakby wspiera pozwalanie sobie na interwencje i łączenie różnych metod dla dobra klienta. No i na piątym etapie, kiedy superwizja wspiera ciebie w zbudowaniu twojego własnego stylu, w prowokatywności. O tak. To ja myślę, że chyba mamy, chyba że jakieś pojawi się pytanie. To dajmy 30 sekund na pytania. 30 sekund, uwaga, 29, 28, 27. Bądźcie tak mili, napiszcie jakieś pytanie. Napiszcie jakieś pytanie. Kiedy robimy superwizję? Ja robię jutro. Ale gdzie ty przeczytałaś takie pytanie? Ja. Kiedy robisz superwizję? Ja robię jutro.
A ja robię, jak człowiek zadzwoni i powie: hej, Joanna, potrzebuję superwizji. No to tak też, oczywiście. Plus mamy takie, nazwijmy to, spotkania interwizyjne dla praktyków prowokatywnych co jakiś czas pod hasłem Prowoaktywni, klub prowoaktywnych. I mamy też taki klub prowolubnych dla tych, którzy dopiero wchodzą w prowokatywność. I tam czasami można doświadczyć i dotknąć kawałka superwizji. Tak, O, elementarnie. jest pytanie, kiedy jest odpowiedni moment na superwizję? A Zamknij potem oczy. jest. Jak pan na imię, bo mi to nie wyskoczyło. Mariusz. Mariusz, zamknij oczy. Na moment. I zadaj sobie to pytanie. I to właśnie teraz. Słowami pewnego mojego dobrego, prawdaż, człowieka, którego znam i bardzo cenię. On mówi: jutro 6:35 na dworcu w Ciechocinku. Wtedy jest najlepsza pora na superwizję. Albo w niedzielę o 12 przed sumą. I w Ciechocinku nie polecam, bo jest bardzo dużo zachorowań, można potem nie wyjechać. Ale tak, ale ile wizji. Super i wizję będzie się miało. Natomiast myślę, Mariusz, że to jest kwestia tego, że to wewnętrznie będziesz czuł, czy potrzebujesz wsparcia w twojej pracy, która służy wspieraniu innych, czy potrzebujesz przegadać, zmierzyć się z jakimiś tematami twojej pracy prowokatywnej, czy potrzebujesz przyjrzeć się swoim emocjom w pracy z drugim człowiekiem i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że to jest pytanie, na które tak naprawdę najlepiej znasz odpowiedź ty. A jak nie znasz, to czasami się dzwoni na przykład do cioci Asi i mówi: słuchaj, nie jestem pewien, czy ten temat to już jest na superwizję, czy nie. I ja wtedy mówię, że albo tak to jest, albo nie, ty idź se pomedytuj, albo to jedź jest... do Ciechocinka. Okej. To ostatnie 30 sekund. A nie uważasz, że to jest... To tam niech mają czas na te może zadanie jeszcze jednego pytania, ale nie uważasz, że to jest piękne, że my zaczynamy z 2 godzin live'u robić niecałą godzinę. Ja zaczynam być z nas dumna, proszę Państwa. I to bez superwizji nam to tak się udaje. Nie, ja po prostu włączyłam sobie autosuperwizję i moja auto powiedziała mi: powiedz Joannie, że ostatnie pytanie, bo chyba musisz iść spać. Okej. Okay. No ale tutaj ja widzę, że tylko dostałyśmy, a że dziękuję, Śmierć TV. No, ale wtedy nie wiem, czy będziemy mogli rozmawiać tak, jak teraz rozmawiamy. No właśnie. No, ale jeżeli nie ma więcej pytań i my już na dziś też powiedziałyśmy dużo, więc dziękujemy Wam za spotkanie. Tak, bardzo dziękujemy. Bardzo fajnie, że tutaj byliście razem z nami. I do zobaczenia. I do zobaczenia. Mam nadzieję, że za tydzień, we wtorek. Bo ostatnio ja, że tak powiem, no... Zgubiła laptop. No i zasięg też. A nie, raz laptop, raz zasięg. Ale już wróciłam. Ale już jest zasięg. Jesteś w kontakcie. Tak. Do zobaczenia, moi drodzy. No, dzięki. Pa, pa.